Raków Częstochowa, Piast Gliwice. Wynik 1-0. Jest z nami trener drużyny gości Aleksander Wukowicz. Panie trenerze, poprosimy o komentarz, później przejdziemy do pytań. Dobry wieczór. Na początek gratulacje dla drużyny Rakowa. Myślę, że ich zwycięstwo jest w dzisiejszym dniu zasłużone. Pokazali jakość też, pokazali też, dlaczego są na tym miejscu, jakim są. Nie jest łatwo z nimi grać. I tutaj jakbym zamknął temat Rakowa, a powiedział kilka słów na temat drużyny swojej, drużyny Piasta, z której jestem bardzo dumny z postawy w dzisiejszym spotkaniu. Pomimo wyniku, który nie jest dla nas, wiadomo, korzystny, myślę, że ta drużyna pokazała bardzo dużo dobrego w tym meczu. Pokazała, że potrafi być bardzo wymagającym rywalem dla drużyny najlepszej w tej chwili w kraju. I to jest coś, co mnie osobiście napawa takim optymizmem. My mamy teraz sytuację, jaką mamy, natomiast mnóstwo meczów jeszcze przed nami i też okazje do tego, żeby potwierdzić to, co pokazaliśmy tak naprawdę w pierwszych dwóch spotkaniach, zarówno dzisiaj, jak i w pierwszej kolejce. Mamy za mało punktów jak na to, co pokazaliśmy, ale kontynuując na boisku to, co robimy w tej chwili, na pewno nasza sytuacja się zmieni i punktować będziemy o wiele lepiej. Dziękuję trenerze, dziękujemy też za gratulacje. Szanowni Państwo, prosimy o zadawanie pytań. Należy podnieść rękę i mikrofon jest na sali, proszę. Do mikrofonu, jeżeli można portal. Prosić, będzie słychać w transmisji. Leszek Dziętkiewicz, portal Piast Info. Panie trenerze, wprowadził Pan od pierwszej minuty Michaela i Toma Hetleja. Czy może Pan wypowiedzieć się, dlaczego podjął taką decyzję? I drugie, czy aura, który potem zaczął padać śnieg, doprowadził do tego, że Piast miał problemy, żeby zremisować to spotkanie? Czy aura, no wiadomo, w momencie faktycznie, kiedy to my jesteśmy zmuszeni, żeby gonić minik, to nie jest jeszcze korzystne, ale jest to samo dla jednej do drugiej drużyny. Nie będę za bardzo komentował tych personalnych decyzji, po prostu też były one związane między innymi z meczu, jaki nas oczekiwał, potrzeb, jakie mieliśmy na ten mecz, też modyfikując troszeczkę, co jest naturalne, bo wydaje mi się, że niekoniecznie można tak samo zagrać w meczu siebie z Jagiellonią, jak i wjazdowi z Rakowem. I też w głównej mierze decyzja spowodowana więcej niż 11, zdecydowanie więcej niż 11 zawodników gotowych w naszej kadrze do gry. Mariusz Rajek, prosimy. Panie trenerze, jeszcze kontynuując o tych warunkach atmosferycznych, chciałem zapytać, bo te prognozy na najbliższe dni też są niezbyt dobre. Czy pan się nie obawia o murawę stadionu w Gliwicach, bo tam teraz będzie swoje spotkanie też rozgrywał Ruch Chorzów, a już wczorajszy dzień pokazał, że jedno z meczów trzeba było odwołać. Powiem szczerze, to są rzeczy, na które nie do końca mam wpływ, więc tym samym nie są one głównym moim zmartwieniem i czymś sobie zaprzątam głowę. Po prostu będziemy się dostosowywać do tego, tak jak było do tej pory. W ostatnim czasie trenujemy na sztucznej nawierzchni, pod balonem. Korzystamy z tego, co po prostu mamy dostępnego. Myślę, że mamy podobne problemy jak większość drużyn w lidze, ale też sobie radzimy i nie chcemy na to jakby narzekać. Zobaczymy, jak będzie wyglądała nasza murawa za jakiś czas, czy będą powody większe do narzekań. Na teraz, na tą chwilę nie mam tak naprawdę czego skomentować. Czy są kolejne pytania? Nie widzę. Dziękujemy za część pierwszą konferencji, za chwilę część druga. Dziękuję.